Skoda Superb, jaka jest, każdy widzi. To auto duże, przestronne, z dużym bagażnikiem i wielką przestrzenią na tylnej kanapie. Testowałem ją już nawet na swoim kanale i być może zapytacie, po co robię to po raz kolejny? Otóż powód jest jeden. Postaram się go Wam teraz pokazać. A dokładnie jest nim ten guzik. Co oznacza ten guzik? Otóż to, że mamy do czynienia z wersją IV. Co oznacza IV? Między innymi to, że nie wiem, czy to teraz widać, ale jestem nad morzem. Na przejazd w to miejsce na pewno nie zdecydowałbym się jeszcze jadąc pełnym elektrykiem. Jeśli oglądaliście ostatnio mój kanał, to było kilka elektryków na kanale i mimo, że ja się w nich w pewien sposób zakochałem, to jednak bałbym się nadal przejechać tak daleko z Warszawy. Ale już inaczej sytuacja wygląda w przypadku takiej Skody Superb, która jest wersją plug-in. Dlaczego bałbym się przejechać elektrykiem? Nawet mając zasięg około 400 km, ja bałbym się, że na przykład jadąc z dzieckiem trafię na ładowarkę, która po prostu nie działa, najbliższa jest już poza moim zasięgiem i co wtedy? No jest problem. Tutaj oczywiście nie jesteście w stanie przyjechać na miejsce na samym prądzie, ponieważ zasięgu macie realnie na jakieś 50-55 km, ale na stałe jedziecie oczywiście silnikiem benzynowym. Jeśli chcecie wiedzieć, jak to wszystko działa, zapraszam na test. Zanim ruszymy, jeszcze słowo o tym magicznym guziczku M-Mode. Jeśli jeździcie Skodami, to często możecie być przyzwyczajeni do guzika Mode, który powoduje, że możemy sobie wybrać między trybami jazdy, takim jak Eco, Comfort, Normal czy Sport. Naciskając przycisk M-Mode, zobaczcie, co się dzieje. Wskakujemy w tryb jazdy. Tych trybów tak naprawdę widzicie dwa, ale są w sumie trzy. Pełen elektryk, czyli M-Mode, zaraz oczywiście powiem trochę więcej. Hybryda, ale tu już mamy dwa ustawienia. Albo wciśnięte jest automatycznie, albo możemy je wyłączyć i dodać sobie, dokąd bateria ma się ładować w trakcie jazdy. Także ruszamy i przechodzimy do testu. Gdyby ktoś pytał, gdzie w ogóle jesteśmy, to są to rejony Kopalina, Lubiatowa, także ten rejon Morza Bałtyckiego. Ja troszkę wyjechałem z parkingu, na którym na początku się znajdowaliśmy, aby pokazać Wam troszkę, jakie tutaj mamy tereny. Ja uwielbiam to miejsce. Jeśli nie byliście, to zdecydowanie polecam. A przechodząc już do konkretów, czyli do Skody Superb IV. Tak jak powiedziałem na początku, chociażby to, że jestem nad morzem, świadczy o tym, że hybryda typu plug-in to jest chyba na ten moment takie najlepsze rozwiązanie. Nie wiem, czy je nazywać najrozsądniejszym, ale coś, co po prostu działa na co dzień. Bo tak jak mówiłem, ja elektryki uwielbiam. Bardzo mi się spodobały te pierwsze przygody, że tak powiem, z nimi, to jednak nie wybrałbym się nimi tutaj. Uważam, że jest jeszcze za wcześnie, bo tak jak sobie pomyślałem i zdarzało mi się widzieć gdzieś na lawecie elektryki, no podjadę na stację, następna jest na przykład za 100 km, ja już nie mam prądu, założyłem, że naładuję się tutaj i nie działa dystrybutor i co? No i jest problem. Plug-in oczywiście nie dojadę nad morze, ale jeżdżę nim na co dzień. Przykładowo podłączam się, dojeżdżając do pracy, do Gniazdka, ładuję się i tak naprawdę mogę jeździć cały czas na prądzie, a w sobotę mogę przyjechać nad morze. I to jest chyba na ten moment rozwiązanie, jeśli chodzi o elektromobilność, najbardziej takie kompromisowe, coś, co może mieć tak naprawdę każdy z nas. Kwestia oczywiście tego, czy czegoś takiego chcemy. I tak jak zacząłem, od trybów jazdy, czyli przycisku M-Mode, który dochodzi nam w wersji IV. Tak jak widzicie, jadę w tej chwili na trybie hybrydowym z włączoną funkcją automatyczną, czyli samochód tak naprawdę sam decyduje, kiedy jedzie na silniku spalinowym, kiedy jedzie na elektrycznym. Jak to się odbywa z praktyki? Tak naprawdę każde ruszanie, każde zatrzymanie światła, czy gdzieś nawet jakieś wolniejsze prędkości. O, zobaczcie, nie wiem, czy to widzicie. Jechałem, miałem niecałe tam 1500 obrotów, 1800. On się w tej chwili przełączył na elektryka, jedzie na samym prądzie. Ja nie mam za dużo baterii, bo w tej chwili jest to, sprawdźmy, 13% już tylko. Ale to jakby nie ma znaczenia, dlatego że on, nawet jeśli ta bateria będzie rozładowana, nie będzie w stanie jechać na samym prądzie cały czas, ale już wspomagać ruszanie czy jakąś właśnie wolną jazdę już jak najbardziej tak. 13% to jest jeszcze taka wartość, gdzie może sobie decydować i robić co chce. Czym to się kończy? Jadę na spalaniu 4.3 od uruchomienia, czyli tak naprawdę zimny silnik ruszyłem przed chwilą, 4.3 spalanie, oczywiście jadę no, wolno, ale zwróćcie uwagę, czym ja jadę, jakiej wielkości jest to samochód. Jeszcze troszkę może technicznie. Mamy 1.4 TSI o mocy 156 koni, a ja sam elektryk ma tych koni 115. Co jak łatwo dodać, 156 plus 115, w katalogu wychodzi 218, prosta matematyka. A tak poważnie, ja nie wiem, jak się to dodaje, bo to w każdym samochodzie jest jakoś inaczej.
ogólnie łączna moc tego zestawu to jest 218 koni, co jest wartością już godną szacunku. No i zobaczcie, 4.3, 4.2 w tej chwili, kolumbryna, że tak powiem. Jaki wynik? No genialny, także ma to sens. Co jest ważne, coś z czym nie spotkałem się w poprzednich pluginach, którym jeździłem, ja nie wszystkie umieszczałem na kanale, mam nadzieję, że uda mi się porobić testy, jeździłem na przykład A-klasą, różnymi samochodami i tak naprawdę różnica jest oczywiście taka, że w pluginie mamy ten zasięg 50, 60, 70 km w zależności od samochodu, rozładuje się, musimy jechać na stację. Tutaj wygląda to w ten sposób, że tak jak powiedziałem, mamy tryb automat, jeśli ja sobie go wyłączę, jestem w stanie ustawić tutaj, klikając przy baterii, do jakiego poziomu ma mi się ta bateria ładować podczas jazdy na silniku spalinowym. I teraz co się dzieje? Będę jechał sobie na benzynie, silnik spalinowy naładuje mi baterię tak naprawdę no praktycznie do końca. Tylko z czym to się wiąże? No wiąże się to z tym, że spalanie wzrośnie i to dosyć dużo, bo przynajmniej komputer pokazuje, że jest to około 2 litrów. Nie wiem, czy to jest prawda, bo nie bardzo jest jak to sprawdzić. Ale nawet jeśli to już dojdą te 2 litry, a tej baterii nie naładujecie pokonując, nie wiem, 20 km, tylko bardziej trzeba przejechać, myślę, że ponad 100, no to już ma troszkę mniejszy sens, ale oczywiście jest to o tyle rzecz dobra, że nie jesteście zmuszeni za każdym razem jeździć na ładowarki i czekać tam, patrząc się w sufit godzinę, dwie czy trzy. Pojechałem specjalnie tak, żebyście zobaczyli sobie, jaka tu jest fajna droga przez las nad morze, jak jest ciekawie zrobiona, genialne miejsce, także jeszcze raz polecam. I znowu wracam do tego, co mówiłem o samochodzie. Jedziecie sobie na przykład, nie wiem, jedziecie do jakiegoś miasta. Wiecie, że zostało Wam powiedzmy tam 80 km, może trochę mniej. Włączacie sobie ten tryb, o którym ja przed chwilą mówiłem. Ja go na razie wyłączę, bo bez sensu, żebym palił więcej. I naładujecie sobie samochód, spalicie te 2 litry więcej, ale potem po tym mieście będziecie jeździli 50-40 km na samym prądzie, czyli nie płacąc w sumie nic. No oczywiście to, co musieliście wcześniej więcej wypalić. Jak to wygląda z praktyki? To się mniej więcej kumuluje na ten sam sposób, jakbyście jeździli normalnie na silniku benzynowym, bo tu zyskacie, tu stracicie, więc wychodzi podobnie. Wtedy takie spalanie, myślę, wyjdzie na poziomie tych powiedzmy 6-6,5 litra, co nadal jest kapitalnym wynikiem przy tak dużym aucie. Teraz zobaczcie, jedziemy sobie wolno i jedziemy cały czas na elektryku. I ja spalanie od uruchomienia nadal mam 4.3, także jest to kapitalna rzecz. Gadam cały czas o spalaniu, coś czego ja nie lubię i nigdy nie robię, no ale jednak to jest wersja plug-in. Mamy tutaj prąd, także tutaj jakby spalanie i ekonomika jest tym, co jest jakby istotą rzeczy przy tej wersji Superba. Ale na pewno powiem też jeszcze trochę o samochodzie samym, bo jest o czym. Kończąc powoli ten temat, w zasadzie macie, tak jak widać, 3 tryby, czyli pełen elektryk, hybryda i hybryda, która ładuje nam układ elektryczny i to jest w zasadzie tyle. Myślę, że rzecz prosta. Ładujemy się specjalnym kablem oczywiście, podłączając go albo do gniazdka normalnie w domu, w garażu, albo możemy sobie oczywiście na ładowarkach podpiąć z przodu i pozamiatane. O cenie oczywiście takiego zestawu powiem na koniec, bo myślę, że to ma największy sens, dlatego że przejdę jeszcze trochę do samego auta, do tego, jak się tym jeździ, co w ogóle ten samochód w sobie oferuje. Oczywiście Superb jest wielu z Was znanym, bo pewnie macie takie auto, jeździliście, Superbów jeździ cała masa, skąd się to oczywiście bierze. No ale to jest jednak plug-in, także warto przy okazji jego testu powiedzieć też trochę o samym samochodzie. Przejechałem Superbem pewnie jakieś 800 km od momentu odbioru, z czego te powiedzmy 450 to była trasa z Warszawy tutaj nad morze. Jechałem w nocy. I oddzielnym akapitem, który jakby trzeba poświęcić temu autu, to są światła LED Matrix, bo postaram się Wam to pokazać, starałem się to też nagrać tutaj w nocy. Popatrzcie sobie, jak te światła działają. Raz, że to wygląda po prostu tak wizualnie, genialnie, bo jedziecie sobie w nocy i one nie tyle, że po prostu się tylko potrafią zapalić i rozświetlić, nam jest biała ściana światła, ale potrafią też w fajny sposób się po prostu rozświetlać na boki. Co, tak jak mówię, samo w sobie wizualnie jest kapitalną rzeczą. Nie jeżdżę tym autem jakoś mega długo, ale w ogóle mi się to nie znudziło i bawiłem się tym. Ale oczywiście tu nie chodzi o efekt wizualny, tylko chodzi o praktykę, czyli to, że samochód wycina nam punkty, te, w których znajduje się samochód z naprzeciwka, żeby go po prostu nie oślepiać, a nadal mamy boki, prawą, lewą stronę, to oczywiście zależy od sytuacji, podświetlone tak, jakbyście jechali na długich światłach i działa to kapitalnie. Nie zdarzyło mi się,
może tak było, tylko po prostu mi nie migali, ale nie zdarzyło mi się ani razu, żeby ktoś mi migał, że go oślepiam i żebym po prostu wyłączył światła, bo działa to źle, nie wiem, nie wyłącza się coś. Wycinało, ja się cały czas przyglądałem i wycinało bardzo dobrze. I tak jak mówię, nikt nie migał, także chyba było ok, a dla mnie, z punktu widzenia kierowcy tego samochodu, no to już było coś fantastycznego, bo naprawdę to jest biała ściana światła przed Wami, może z przodu, także jak tęsknicie, to możecie sekundkę popatrzeć. Ja też. I ta biała ściana światła po prostu wpływa na raz na komfort, dwa na bezpieczeństwo, bo oczywiście pełne LEDy dzisiaj to już nie jest nic jakoś tam dziwnego, bo coraz więcej aut to ma. Oczywiście światła tego typu też już stają się coraz bardziej popularne, ale faktycznie korzystając z nich w Superbie, działają naprawdę bez zarzutu i to jest to. I świetnie, że idziemy w tym kierunku, bo to jest nasze bezpieczeństwo. Nie tylko sam komfort. No, zobaczcie, spalanie cały czas średnio spada, jedziemy sobie na elektryku, mamy w tej chwili 4 litry od uruchomienia. Czyli taki praktyczny sprawdzian. A wracając jeszcze na sekundę do świateł, naprawdę kapitalna rzecz i warto, tak naprawdę to jest coś, za co warto płacić zawsze każde pieniądze, bo to jest bezpieczeństwo i komfort jazdy w nocy. I o ile można sobie odpuścić, uważam, nie wiem, lepsze audio czasami, czy tam jakieś tego typu rzeczy, to na światłach nie oszczędzajcie nigdy. Taka moja rada z praktyki, bo nie warto, po prostu nie warto. Dynamika tego auta w odniesieniu do wersji standardowych. Ja miałem na kanale test Superba o mocy niecałych 300 koni i oczywiście to jest rakieta. Mimo, że tu mamy 7,7 sekundy do setki, co wynikiem jest też genialnym, to oczywiście nie porównujmy do tamtej wersji, tam mamy napęd na 4 koła. To jest po prostu, no tak jak mówię, naprawdę rakieta i samochód fantastyczny. Tutaj 218 koni to nie jest samochód do ścigania, mimo że Superbem da się jeździć ciekawie, dynamicznie, coś co ja się nie spodziewałem przy teście poprzedniej wersji. Ale tutaj już zdecydowanie nie, chociaż mówię, wyniki poniżej 8 sekund to jest zawsze coś, co powoduje, że problemu z jakimkolwiek wyprzedzaniem nie będzie żadnego, tym bardziej, że jest tu 400 Nm, to jest też wynik parę lat temu osiągany dla mocnych diesli, także no samo to mówi za siebie. Każde obroty, każdy moment, trasa, rewelacja. W ogóle trasa to jest żywioł tego samochodu. Tym samochodem powinno się jeździć w trasie. Ja naprawdę dawno nie miałem tak, wrzucałem to u siebie na Instagramie, że dojechałem na miejsce, oczywiście cieszyłem się, jestem już nad morzem, przejechałem całą trasę, kilkaset kilometrów, super, a jednocześnie było mi trochę szkoda, że już koniec. Ja bym chętnie pojechał jeszcze dalej, byłem kompletnie niezmęczony, mimo że jechaliśmy na noc i fotele, ja słyszałem narzekania na przykład na te fotele, nie rozumiem ich kompletnie, dla mnie są kapitalne, elektryczna regulacja, tutaj też wysuwamy sobie przód, możemy sobie dopasować jak do siebie, nie wiem, może dla mnie po prostu, że tak powiem, na mnie są jak skrojone, ja się czuję świetnie, nic mnie nie bolało, wysiadłem w pełni wypoczęty po tej trasie, oczywiście to nie jest jakaś tam ogromna trasa, ale parę kilometrów jest, także myślę, że fotel po takim sprawdzianie praktycznym zdał egzamin na 5+, a może i 6-. Nie ma masażu i nie ma wentylacji. To stąd ten minus, albo brak szóstki. Ostatnio trochę pojeździłem z masażem i mi się to spodobało, ale to bym był w stanie sobie odpuścić. Wentylacja by się natomiast może przydała, bo na takie mega upały to już jest coś dobrego, ale można to mieć. Ja nie mam tutaj. Spalanie spadło na 3,8. Także to jest to, ale kończy się bateria 7%, także zobaczymy jak to tam dalej będzie. Jakbym miał na coś ponarzekać, to mi cały czas w tych samochodach przeszkadza troszkę to, że lusterka są za małe. Ja uważam, że powinny być większe, oczywiście to z zewnątrz wygląda super, ale jeśli chodzi o praktyczną część, to przydałyby się troszeczkę większe. Z jakichś tam minusów, nie wiem, to jest oczywiście samochód prasowy i może to też wynika z tego, ale na przykład, nie wiem czy słyszycie, troszkę tutaj skrzypi i zdarzyło nam się w nocy. O, zobaczcie, że jechaliśmy, nie wiedzieliśmy skąd to dochodzi. Jeśli chodzi o deskę, jest kompletna cisza. Tu jest genialnie. O, przełączyłem gestem. Nie wiem, czy widzieliście, tutaj można też sterować gestami. Także przy okazji. Bayer kompletnie nie korzysta się z tego. Ale skrzypi troszkę tutaj konsola centralna, także to troszeczkę minus. Tak jak mówię, nie wiem, czy dotyczy to innych egzemplarzy. Jest oczywiście cała masa Bayerów, łącznie z podświetleniem, Ambiente, ja to uwielbiam, także... No to już jest taka wersja wyposażona genialnie,
i naprawdę nic w tym samochodzie mi nie brakuje. Tutaj są wszystkie najnowocześniejsze technologie. Audio, to co ja zawsze mówię. Też kolejna dziwna rzecz. Nie ma tu kantona, ale jest lepszy system od Skody. Nie wiem, kto go robi, bo nigdzie tego nie doczytałem. Na głośnikach też to nie jest napisane. Ale gra dużo lepiej niż kanton. Także drugi raz mi się to zdarza w Skodzie i róbcie tak. Nie wiem, może mieliście jakieś słabsze te systemy od kantona, bo to jest bardzo dobra firma przecież. I to nie jest tak, że one grały źle, ale to ciężko było być zachwyconym tym, jak one grały, a dopłaca się jednak do lepszego audio, więc zdecydowanie tak jak jest tutaj, to jest coś, co ja mogę śmiało polecić i przybić tutaj znaczek polecam od siebie, bo system jest bardzo dobry i przyjemnie się go słucha, chce się jechać dalej, żeby chociażby posłuchać muzy, także jest ok. O DSG nie powiedziałem. Sześciobiegowa skrzynia, nie siedmio, ale to jest kolejna ogromna zaleta tego samochodu, czyli to, że nie ma tutaj CVT, żadnych tych bezstopniowych badziewiów i znowu, mimo że jest prąd, mimo że jest hybryda, nie ma CVT, normalne biegi, kapitalna rzecz. Nie wiem, czy tutaj to, że ruszamy i działa w zasadzie cały czas silnik elektryczny, 3.8, cały czas jedziemy na prądzie, no teraz na benzynie, ale często zdarzało się, że używając DSG, jak staliście na światłach, mieliście włączony autohold, to była zwłoka. Mnie to mega denerwowało w różnych samochodach, bo jechałem sobie po mieście, zielone, wszyscy ruszali, ja nacisnąłem gaz i jeszcze tą chwilę stałem. To jest taka niby chwila, ale czasami po prostu taka denerwująca. Tutaj tego nie ma zupełnie i mówię, nie wiem, czy to zależy od skrzyni, czy to zależy od jakby połączenia skrzyni z całym napędem. W każdym razie tego nie ma, ja tego nie zaobserwowałem, więc szacun i róbcie tak zawsze. A sama skrzynia to wiadomo, nie ma co o tym gadać, bo DSG to już chyba dzieci w trzeciej klasie podstawówki wiedzą, co to jest. No ale chyba nieuchronnie zmierzamy się do tematu bolesnego w pewnym sensie, czyli ile to kosztuje. Chyba nie spotkaliście się że w jakimś teście, żeby ktoś powiedział, że ten samochód jest bardzo tani, ma świetną cenę. Przynajmniej ja tego nigdy nie powiedziałem, bo nie znam już takich samochodów. Chyba takich już po prostu nie ma. Nie inaczej jest Superbem. No ale do konkretów. Taki samochód, ja mam tu wersję Sportline, czyli no mega dobrze wyposażoną, ale Superba plug-ina kupicie od około 160 tysięcy. Czyli taka cena 160, 170, 180 to jest to, co musicie przyjąć w zależności od wersji wyposażeniowej, tego, co sobie dorzucacie, te wszystkie szyberdachy, lepsze fotele i tak dalej, czy audio. Każdy z Was sobie skroi go inaczej, no ale to jest poziom tych powiedzmy 170 tysięcy, tak przyjmijmy w miarę średnio. Za te pieniądze, nawet mniejsze, kupicie sobie mocnego diesla. W zasadzie kręcimy się w rejonach tego Superba, którego testowałem wcześniej, czyli napęd na 4 koła, 2.0 TSI, 270 parę koni, rakieta. Co ciekawe, rakieta, która wcale nie pali tak bardzo dużo. No i teraz pytanie, czy warto? Ja cały czas uważam, że jeśli podejdziecie do tego tak, że kupicie, zapłacimy na początku trochę więcej, a potem pooszczędzamy i zwróci się to nam na prądzie. Wydaje mi się, że cały czas przy obecnych elektrykach tu nie chodzi w ogóle o to, że tak jak kiedyś było z gazem, że nagle się okazało, że jeździmy za połowę ceny albo mniej, że chodziło o samooszczędność. Ja przynajmniej do tego cały czas tak podchodzę, że to jest raz, że ekologia, tu oczywiście już nie chcę też wchodzić, że zaczęlibyśmy gadać o tym nie wiadomo ile, potem co z tymi bateriami, skąd prąd i tak dalej, nie chcę w to wchodzić. Ale już sama jazda, powiedzmy bezemisyjna, tak jak teraz, no nie jadę, nie używam silnika benzynowego, jest ekologiczna, ten moment, kiedy jechałem na silniku elektrycznym, a dwa, przyjemność z jazdy. Jazda elektrykiem może być przyjemna, myślę, że wielu osobom ta cisza, to, że nie wiem, podjeżdżacie sobie gdzieś, rozmawiacie sobie z kimś, samochód stoi, coś robicie, on nie spala paliwa, jakiś tam kolejny plus. I dwa, oczywiście to jest nadal samochód, uważam, dla ludzi, którzy mają się gdzieś ładować, bo jeśli macie jeździć na ładowarki, to jestem przekonany, że po miesiącu się Wam to znudzi, nie będzie się Wam chciało czekać, mimo że możecie to, powiedzmy, zrobić w miarę szybko, nie musicie się ładować przecież do końca, to jest nadal samochód, każdy elektryk, plug-in, nie plug-in, czy pełen elektryk, to jest coś dla kogoś, kto ma dom, albo na przykład, tak jak tutaj, powiedzmy, podjeżdżam pod firmę, wjeżdżam do garażu, mogę się podpiąć do zwykłego gniazdka, bo nic więcej nie potrzebuję. Naładuję się na tyle, że wychodząc z pracy, wrócę do domu na prądzie i znowu rano przyjadę do pracy, znowu na prądzie, no to wtedy ta oszczędność już jest duża, bo możecie sobie zapiąć, że tak powiem, tryb elektryczny i tak naprawdę jeździć non-stop na elektryku. Więc wtedy sens to ma.
Oczywiście tryb hybrydowy, też jeszcze nie powiedziałem, jeśli nie włączacie tego ładowania baterii i sama pełna bateria w trybie hybrydowym wystarczy na jakieś 300 km, może trochę więcej i wtedy jesteście w stanie osiągnąć spalanie rzędu, powiedzmy na trasie, około 5-6 litrów. Odwrotnie w mieście, bo w mieście będzie mniej, dlatego że będzie jechał częściej na elektryku. I to są te wartości, no ale to nie jest tak, że na benzynowym silniku spalacie 12, a tutaj na tym łączonym będzie 4, więc zwróci się to Wam po 30 tysiącach kilometrów. To tak nie działa, bo litr, 2 litry w tą czy w tą, plus oczywiście ładowanie baterii, bo też tego przeważnie nie będziecie w stanie zrobić za darmo. To nie są wartości, gdzie sam zakup droższego elektryka Wam się zwróci. Ja tak uważam. Tu chodzi o to, że po prostu musicie to lubić, chcecie to mieć. Jaka jest Wasza tutaj motywacja, to jest Wasza sprawa, czy chodzi o ekologię, czy chodzi o przyjemność z jazdy, czy chodzi o to, że macie możliwość pojeździć tam i z powrotem do pracy za darmo. Indywidualny temat, ale tutaj nie chodzi moim zdaniem zupełnie o to, żeby po 2 latach powiedzieć, o ja to teraz jeżdżę za darmo, zwróciło mi się, więc teraz już tylko zyskuję. Ja tak nie uważam. Może tak będzie za parę lat, ale jeszcze nie dzisiaj. Z takich jeszcze drobnych rzeczy, o których trzeba powiedzieć, mamy tutaj mniejszy bagażnik, bo bagażniki obydwu wersji nadwoziowych zmalały około 150 litrów, przez to, że mamy po prostu trochę płytszy bagażnik, ale to jest nadal wartość na poziomie praktycznie 500 litrów, także jest nadal ogromny i zmalał też bak, bo jeśli dobrze pamiętam, to nalejecie tutaj 50 litrów, co to nie jest żadna wada, ale ja bym wolał, żeby to była trochę większa wartość, szczególnie, że tak jak powiedziałem, to jest samochód na trasę, więc gdyby tych litrów było więcej, on by miał zasięg dobrze powyżej 1000 km, więc to byłoby już mistrzostwo świata. Ale oczywiście nie źle, bo te 50 litrów przy takim użytkowaniu jest nadal ok. To, co ja jeszcze uwielbiam w Superbie, szczególnie w wersji Sportline, nie musicie nawet jechać na sporcie. Zawieszenie tego samochodu to jest tak genialny kompromis między tym, żeby jechać dobrze po zakrętach, czuć się pewnie, po prostu pobawić się w cudzysłowie sportową jazdą, a komfortem. Jeden z najlepszych samochodów na rynku, który łączy w sobie takie może trochę dwie sprzeczne cechy, czyli sport i komfort, no to tutaj inżynierom udało się to w ogromnym stopniu, bo naprawdę można pojeździć szybko, można pojeździć z radochą, powchodzić w te zakręty, a jednocześnie czuć cały czas komfort i tutaj brawo. Gadam już trochę, jak zauważyliście, a jadę na spalaniu 3.8. No i co Wy na to? Mi się to podoba. Dajcie znać, co Wy sądzicie na temat w ogóle samej elektromobilności, ale też na temat tego Superba. Czy mieliście okazję nim pojeździć? Co uważacie? Warto kupić taki samochód? Czy jeśli ktoś pokonuje długie trasy, to powinien iść w stronę diesla? Ja uważam, że przyjemność z jazdy tym samochodem warta jest tego, żeby zapłacić takie pieniądze. Oczywiście, jak już się obracamy wokół takich pieniędzy, to jest ogromny samochód, który oferuje w sobie masę rzeczy. Ja się naprawdę nie dziwię, że te samochody są tak popularne, szczególnie wśród firm. I to też jest trochę tak, że dzisiaj przestaniemy moim zdaniem niedługo dyskutować na zasadzie, a ile kosztuje Twój Superb? No 170 tysięcy. Bo nasza rozmowa będzie wyglądała tak. A ile kosztuje Twój Superb? 1700 miesięcznie. I jestem przekonany, mimo że to oczywiście jest trochę wymysł banków, bo oczywiście bankom się to opłaca, bo do nich wrócimy na przykład mając najem, czy też leasing i często będziemy wymieniać samochód po 3 latach, ale z drugiej strony z punktu widzenia kierowcy to jest też dobre, bo trafiając fajny leasing jesteście czasami mieć w stanie samochód, którego po prostu nie kupilibyście sobie za gotówkę czy na kredyt i myślę, że w tym kierunku będziemy niedługo iść i Skoda tutaj też na pewno zdobywa klientów tym, że ma te oferty bardzo dobre, tak samo jeśli chodzi o serwis, który można sobie wyrwać w dobrej cenie albo nawet gratis, więc kolejna zaleta Skody Superb. No i znowu jest to jeden z tych samochodów, który naprawdę będzie mi żal, że oddaję, bo świetnie się w nim czuję, uwielbiam nim jeździć. Tak naprawdę gdybym szukał dzisiaj auta dla siebie, na przykład, nie wiem, służbowego, to by był jeden z pierwszych modeli, za który bym się rozglądał, bo jest genialny. Jest naprawdę genialny i ja kiedyś, nie znając Superba, w życiu bym nie powiedział, że to jest samochód dla mnie. Rozumiałem to, dlaczego ludzie tak się oglądają za tymi samochodami, je kupują. Bo praktyka, te wszystkie parasolki w drzwiach, simple clever i tak dalej. Zupełnie nie o to mi chodzi, bo ja na takie rzeczy zwracam bardzo mało uwagę. Uwielbiam jeździć samochodami i tak jak mówię, nie spodziewałbym się, że powiem to kiedyś o Superbie, a powiem to 4. Genialny samochód. Dla kierowcy genialny samochód. I ładny.
co też kiedyś bym w życiu nie powiedział. Kupilibyście taki samochód? Jeśli tak, to dlaczego? A jeśli nie, może przede wszystkim, jeśli nie, to dlaczego nie? Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.